Zdarzyło się tylko dlatego, że ja, Samuel Natkin, jadąc jak co dzień pociągiem z Edenbridge do Londynu, upuściłem futero od okularów pomiędzy poduszki siedzenia. Palce moje natrafiły na jakieś pismo, pozostawione tam przypuszczalnie przez poprzedniego pasażera. Jak to głęboko wpadła. Ale może uda mi się wydostać. A pewnie rozkład jazdy. Prawdę mówiąc, wcale mi nie jest potrzebny. Od 20 lat jeżdżę co dzień o tej samej porze, tym samym pociągiem do biura i to wszystko. O żadnych innych podróżach nie ma mowy, odkąd Letycja prawie nie opuszcza łóżka. Jest. O Boże, co to za magazyn? Żeby nikt z pasażerów nie zauważył tego zdjęcia na okładce? Nie. Bogu dzięki, nie patrzą w moją stronę. Trzeba się tego świństwa pozbyć. Jak najprędzej. A może najpierw to przeczytać? Trzeba uważnie przechodzić przez jezdnię. Słyszałem kiedyś o człowieku, który został przejechany przez samochód. Kiedy w szpitalu zbadano zawartość jego kieszeni, znaleziono paczkę pornograficznych zdjęć. Co by to był za wstyd, gdyby... Ach, no... Na szczęście to już mój biurowiec. Hej, Natkin. Natkin, co ci jest? Co ty, źle się czujesz? Chodź, chodź. A coś ty robił tak długo w łazience? Nie, nic mi nie jest, Abrahamie. Tak? No nie bujaj. Zwykle siedzisz jak przymurowany, aż do przerwy obiadowej. Po prostu wzór obowiązkowości dla całego biura. A dziś nie było cię ponad pół godziny. O, a hej, a co ty tam masz? Co ty wsuwasz do szuflady? Pokaż. Nie się ze mną. Co mi to wyrywasz? Pokaż. O, bo jestem ogromnie ciekawy. Co to za lektura tak cię zafascynowała? Pokaż, no. O. Ho, ładne rzeczy. Ty to abonujesz? Przysięgam ci, że mam to w ręku po raz pierwszy w życiu. No. A na takiego mi dotąd wyglądałeś. Znalazłem ten magazyn przypadkiem. Ogłoszeń. Dyskretne pośrednictwo między świadomymi seksualnie. Samuel, czy ty kiedyś zdradziłeś swoją żonę? Ani razu. To pismo samo wpadło ci w ręce. No, spójrz, ile tu ogłoszeń. Tylko brać i wybierać. Nigdy w życiu. Samuel, ile ty masz lat? W lipcu skończę 50. 50. Ostatni moment, żeby trochę użyć życia. No, ja nie muszę korzystać z pośrednictwa tego rodzaju pism. Mam stałą przyjaciółeczkę, która nie stwarza mi powodu do niezadowoleń. Ale ty... No spójrz na to ogłoszenie. A?
Duża blondyna o okrągłych kształtach nie zawiedzie twoich najskrytszych marzeń. Czekaj, to są uwagi co do sposobu przesyłania odpowiedzi na ogłoszenie. Czekaj. Po napisaniu listu należy go włożyć wraz z zaadresowaną do siebie ofrankowaną kopertą do czystej, opatrzonej tylko numerem ogłoszenia. To wszystko wraz z należnością za usługę trzeba włożyć do trzeciej koperty i wysłać pod adresem czasopisma. Mówię ci, nie zastanawiaj się, Natkin, nie zastanawiaj się. To prawda. Nigdy nie zdradziłem Letycji. Zawsze byłem wiernym, lojalnym mężem, mimo że, jakby to powiedzieć, Letycja od dawna nie jest dla mnie źródłem fizycznych uciech. Może choć raz skosztować, jak smakuje grzech. Ten jedyny raz, a potem już nigdy więcej. Letycja nie będzie miała z tej przyczyny żadnych przykrości. No, ale muszę podać adres. Po prostu trzeba będzie pilnować skrzynki na listy. Adres muszę podać właściwy, ale imię i nazwisko podam zmyślone. Na przykład Henry Jones. Jest! To na pewno to. Pan Henry Jones. Edenbridge 27, Akasia Avenue. Drogi Henry, cieszę się, że zainteresowało cię moje ogłoszenie. Jestem pewna, że bardzo przyjemnie spędzimy czas. Na imię mam Sally. Podaj mój numer telefonu. Halo? To pan na sali? Tak, to ja. Nazywam się Jones. Henry Jones. Otrzymałem od pani odpowiedź na list w związku z ogłoszeniem. Tak. Pisałam do ciebie. Henry. No i co? Decydujesz się na spotkanie? Tak. Świetnie. Jest tylko jedno... Widzisz, malutki, moi przyjaciele zawsze przynoszą mi mały prezent. Nic wielkiego. Pomaga mi to punktualnie płacić komorne. Chodzi o jakieś 10 funtów. Czy ci to odpowiada? Oczywiście. Znakomicie. Kiedy cię zobaczę? Mogę przyjść tylko w porze obiadowej. Wieczorem muszę wracać do domu. Zgoda. Umówmy się na jutro. Dobrze. W takim razie jutro o 12:30. Podaję ci adres. A jesteś, Henry. Mały całusik na powitanie? A co to? Chyba się nie boisz. Czy masz dla mnie mały prezencik? Tak. Proszę. A, jesteś uroczy. No, nie bądź taki nachmurzony. Odpręż się. O, tak. Tak. A teraz powieś tu marynarkę. Tak? I chodź, no chodź ze mną do sypialni. Jest list do Letycji od jej siostry. Zaraz jej go zaniosę na górę. Rachunek od rzeźnika i jakaś gruba koperta. Pewno prospekt reklamowy. Nie, no. Fotografie.
O Boże! 6 fotografii, a na nich ja i ta cała sali w sytuacji całkiem niedwuznacznej. Nie, żadnego listu, żadnej kartki. Jak to się mogło stać? Teraz sobie przypominam, że sali nie pozwoliła zgasić światła w sypialni, a drzwi do sąsiedniego pokoju zostawiła uchylone. Tam musiał ktoś stać i robić zdjęcia. W dodatku znają skądś moje prawdziwe nazwisko. Na kopercie figuruje przecież Samuel Natkin, a nie żaden Henry Jones. O, Samuel Natkin. Nie byłeś przyzwyczajony do tego rodzaju przygód i zostawiłeś kurtkę w przedpokoju. Co robić? Co robić? Przede wszystkim zniszczyć te fotografie jak najprędzej. Najlepiej spalić je w kominku. Nie ma radiu, to trzeba będzie się skomunikować z tą kobietą. To tu. Tak, na pewno te drzwi. Tam nie ma nikogo. Byłbym nie zauważył, to przecież wisi jakaś kartka. Mieszkanie do wynajęcia. Samuelu! Samuelu! Były do ciebie jakieś telefony. A kto? Kto dzwonił? No nie wiem. Przecież aparat jest na dole. Ja nie mam siły biegać po schodach. Dlatego wszyscy znajomi dzwonią w godzinach, kiedy ty jesteś już w domu. Nie rozumiem, co się stało. Te telefony budziły mnie, ilekroć usiłowałam się zdrzemnąć. Przykro mi, Letycjo, ale doprawdy nie wiem, komu przyszło do głowy dzwonić. O, znowu. Idź, odbierz. Niech to się wreszcie uspokoi. Halo? Pan Natkin? Tak. Pan Samuel Natkin? Tak. A może jednak... Pan Henry Jones. Kto? Kto mówi? To nieważne, przyjacielu. Czy dostałeś odbitki? Dostałem. Przyjrzałeś im się dobrze? Tak. No cóż, niegrzeczny z ciebie, chłopiec, niegrzeczny. Powinienem pewnie posłać te zdjęcia do twojego szefa. Mojego szefa? Tak. Wiem, gdzie pracujesz i znam nazwisko twojego zwierzchnika. A potem mogę posłać drugi komplet... Pana żonie, a także do sekretarza klubu tenisowego. Pan nosi w portfelu bardzo wiele legitymacji, panie Natkin. Panie, niech pan tego nie robi. Nie próbuj zwracać się do policji. Zresztą nie mogą mi nic zrobić. Zastanów się nad tą całą sprawą. Możesz dostać to wszystko, klisze i odbitki. No i co? Zastanowiłeś się? Tak. Chcesz te negatywy? Tak. No, obawiam się, że będziesz je musiał kupić, przyjacielu. Musimy pokryć nasze wydatki, a poza tym należy ci się mała nauczka. Ileż oddacie? Nie jestem bogaty. 500 funtów. Ale ja nie dysponuję taką sumą. Postaraj się o nią. Możesz dostać pożyczkę na hipotekę swego domku. Zdobądź te forsy i to szybko. Jeszcze dziś. Zadzwonię wieczorem o 8:00. Co robić? Co teraz robić? No, oczywiście mógłbym pożyczyć 500 funtów, ale wywołałoby to w banku Edenbridge duże zdziwienie. Gdybym powiedział, że chodzi o dług karciany, że nikt by mi nie uwierzył. Powiadomo wszystkim, że nie gram w karty, nie piję, nawet nie palę. Będą pewni, że chodzi o kobietę. W takim razie może pójść na policję. Oni mogliby oczywiście odnaleźć tych ludzi mimo fałszywych nazwisk i adresów. Ale w czasie rozprawy sądowej musiałbym wystąpić w charakterze świadka i wszystko wyszłoby na jaw. Gdybym się zdecydował dać te pieniądze, to czy po pierwszych 500 funtach nie zażądają następnych? Wyciągnął ze mnie wszystko, co posiadam, a potem...
Potem i tak roześlą fotografię. Co robić? Co robić? Dobry. Chciałbym kupić stalową zamykaną na klucz kasetę. Taką, no, do przechowywania pieniędzy. Poproszę o 0,5 kilo lukru. Potrzebny do urodzinowego tortu żony. Dzień dobry. Chciałbym kupić puszkę nawozu sztucznego. Chodzi mi o róże w moim ogrodzie. Myślę, że u państwa dostanę wszystko, co mi kazała kupić moja żona. Mam to wypisane na kartce. Poproszę o pułapkę na myszy, miedziane druciki do bezpieczników, kolbę do lutowania. Zrobiła nam się dziura w czarniku. Poproszę także o 2 baterie do latarki elektrycznej. A poza tym... Ma pan pieniądze, Natkin? Tak. Jutro w przerwie obiadowej wsiądziesz do taksówki i pojedziesz do parku Battersea. Wysiądziesz i pójdziesz aleją zachodnią w kierunku rzeki. Dojdziesz do miejsca, gdzie stoją 2 ławki. Miej za sobą paczkę z pieniędzmi zawiniętą w brązowy papier. Zrób, co ci kazałem, a wszystko pójdzie dobrze, Natkin. Czemu nie kładziesz się spać? Samuelu! Mam jeszcze trochę roboty w garażu. Nie czekaj na mnie. Zgasz światło i śpij dobrze, kochanie. To musi być ten gość na motocyklu. Ma prawie całą twarz przesłoniętą okularami. Wyraźnie na kogoś czeka. Hej, kolego. Słucham? Oddaj paczkę, Natki. Mieszka pan Natkin? Tak. Pan Samuel Natkin? Tak, to ja. Sierżant detektyw Smitty, czy mógłbym prosić pana o kilka chwil rozmowy? Proszę. Niech pan wyjdzie. Kto przyszedł, Samuelu? Pewien pan z policji, kochanie. Z policji? Ale bądź spokojna, kochanie. Chodzi o zbliżający się turniej tenisowy z policyjnym klubem sportowym. Chodźmy do salonu. Tam można porozmawiać spokojniej. Może mi pan teraz powie, o co chodzi? Tak. Przed kilkoma dniami moi koledzy z policji przeglądali pewne mieszkanie w centrum Londynu. Przeszukując lokal, natrafili na paczkę kopert w zamkniętej na klucz szufladzie. Każda z tych kopert, a było ich około 30, zawierała kartkę z nazwiskiem jakiegoś mężczyzny oraz adresem, a w niektórych nawet wypadkach również adresem jego miejsca pracy. Poza tym w każdej z tych kopert znajdowało się około tuzina negatywów przedstawiających różnych panów w średnim wieku w towarzystwie kobiety w sytuacji, którą można by nazwać mocno kompromitującą. Ach, tak. Na wszystkich fotografiach była ta sama kobieta. Jest ona znana policji jako zawodowa prostytutka, kilkakrotnie karana. No, niestety muszę panu powiedzieć, że na jednej z kopert znajduje się pańskie imię, nazwisko i adres. A seria 6 negatywów przedstawia pana w różnych sytuacjach z tą właśnie kobietą. Ustaliliśmy, że zajmowała ona przez pewien czas mieszkanie, w którym policja dokonała rewizji. O Boże, fotografii. Więc robili zdjęcia. Co za wstyd. Gdyby to wyszło na jaw. No, przysięgam panu, sierżancie, że no nie wiedziałem, że to jest nielegalne. No, panie Natkin, niech mnie pan dobrze zrozumie. To, co pan robił, nie jest nielegalne. Pańskie życie prywatne należy do pana i nie interesuje policji, o ile nie narusza prawa. A odwiedziny u prostytutki nie są zabronione przez prawo. No jednak toczy się dochodzenie. A to nie chodzi o pańskie sprawy osobiste, ale policja
Stołeczna jest pewna, że mężczyźni, którzy bywali u tej kobiety, bądź zarekomendowani przez znajomych, bądź zwabieni przez ogłoszenia, byli fotografowani po to, żeby ich potem można było szantażować. Szantaż, mój Boże, straszny. Czy pan poznaje tę kobietę? Tak. Chciałbym, żeby mi pan powiedział, w jaki sposób pan ją poznał. No to było tak, no, przypadkowo znalazłem w pociągu pismo pornograficzne z ofertami. Zaznaczam, że nie abonuję tego rodzaju magazynów. Przeczytałem dział ogłoszeń. A teraz pan pozwoli, że zapytam, czy po wizycie u tej kobiety odebrał pan jakiś telefon z pogróżkami i żądaniem pieniędzy w zamian za zwrot negatywów? Nie, nie. Jeszcze chyba nie zabrali się do mnie. Nie zabrali się do pana i już się nie zabiorą. Zdjęcia są przecież w ręku policji. Zdemaskowaliście ich, zanim doszli do mnie. Proszę mi powiedzieć, sierżancie, co teraz będzie z tymi okropnymi zdjęciami? Kiedy poinformuję Scotland Yard, że te, które dotyczą pana, nie są istotne dla śledztwa, zniszczą je. Jak się cieszę. Więc ta para próbowała szantażować różnych mężczyzn. Na pewno. Teraz detektywi na żądanie Scotland Yardu wypytują różnych dżentelmenów figurujących na zdjęciach. Ich zeznania na pewno ujawnią, do kogo zwracano się już o pieniądze, zanim zajęliśmy się tą sprawą. A przypuszczam, że niektórzy z tych panów nawet już zapłacili, ale będą się wstydzić i nie przyznają się policji. My i tak dojdziemy prawdy. Większość ludzi ma rachunek w banku. Żeby zapłacić większą sumę, musieli podjąć pieniądze. A my dysponujemy zestawieniami bankowymi. Mam nadzieję, że nie będę musiał składać zeznań przed sądem. Nie, nie, panie Natkin. Nie będzie pan świadkiem w tej sprawie. Bardzo mi żal człowieka, który zdemaskował tę bandę i będzie musiał stanąć przed sądem. Panie Natkin, tu nie chodzi o szantaż. Chodzi o morderstwo. Morderstwo? Więc oni kogoś zabili? Kto? No, szantażyści. Nie, proszę pana. Oni nikogo nie zabili. To ich ktoś zabił. Nie wiemy jeszcze kto. Śledztwo w takich sprawach jest trudne. Mogli szantażować setki ludzi, aż wreszcie komuś udało się podrzucić do ich mieszkania paczkę. Paczka zawierała kasetę na pieniądze z kluczykiem umocowanym taśmą do wieka. Kiedy otwarto zamek, wieko odskoczyło wskutek działania mechanizmu, który nasze laboratorium określiło jako pułapkę na myszy. Wtedy ładunek umieszczony w kasecie wybuchł i rozszarpał tę parę na kawałki. Nie do wiary. Ale gdzie u Boga Ojca szacowny obywatel angielski mógł zdobyć bombę? To nie jest takie trudne. Można przeczytać instrukcje w książkach. Dzisiaj byle 16-latek uczący się chemii może zbudować bombę, jeśli zdobędzie odpowiednie materiały. Spójrz, Letycjo, kazałem oprawić tę starą fotografię. Zgodzisz się, żebyśmy ją powiesili nad kominkiem? Ależ oczywiście, Samie. To przecież pamiątka. Pamiątka z wojny. Tak ładnie ci w mundurze królewskich saperów. A ta niemiecka bomba, na której siedzimy okrakiem z moim kolegą, nazywała się Wielki Fryc. Walczyłem w oddziale specjalistów od min. Mój Boże, byłeś wtedy taki młodziutki. Na tym zdjęciu wyglądasz, jakbyś miał niewiele ponad 16 lat.